Pierwszy tak duży zlot na Katalpa Agro Camp za nami, walentynki, a właściwie katalpowe love, bo tak nazywał się ten zlot, zdecydowanie należy zaliczyć do udanych. Prawie 30 załóg pojawiło się na terenie chyba jednego z najlepszych agrokempingów w Polsce. Siedzieliśmy, bawiliśmy się, miód i wino piliśmy i naprawdę było fantastycznie, a w tym odcinku zobaczycie krótką relację z tego wydarzenia. Ford Polska natomiast pochwalił się własną konstrukcją Forda T, którym Polacy wyruszyli w podróż dokładnie dookoła świata. I tu nie ma gwoli przesady w tym stwierdzeniu. Fordem T kupionym za 1000 zł, to jest astronomiczna kwota w tamtych czasach. Co więcej, ten Ford T został przez Polaków, którzy wyruszyli w tę przepiękną podróż, przerobiony na pierwszego kampera i być może jest to pierwszy kamper na świecie zbudowany właśnie przez Polaków. No i wreszcie mamy na drogach coraz więcej samochodów elektrycznych i jako holowników do przyczep kempingowych jest to dosyć nietypowe zjawisko, no bo jak sami widzicie na przeróżnych komentarzach w mediach społecznościowych, Polacy raczej ze samochodami elektrycznymi nie przepadają i w dalszym ciągu twierdzą, ja zresztą jestem najlepszym tego przykładem, że jeżeli samochód do ciągnięcia przyczepy kempingowej, to oczywiście samochód z silnikiem diesla, a tu się okazuje, że na drogach mamy coraz więcej samochodów elektrycznych jako holowników przyczep kempingowych. O tym między innymi będziemy mówili w dzisiejszym odcinku serii Biwak News, która podsumowuje minione tygodnie w branży kempingowo-karawaningowej. Jak sami możecie zobaczyć, znajduje się dzisiaj pachnącej, jeszcze zafoliowanej, pachnącej oczywiście nowością Adri na terenie firmy Cargo. I ta Adria prawdopodobnie ledwo co biedna zjechała na plac, a już zaraz wyjeżdża do swojego nowego klienta, ale chciałam Wam takim szerszym ujęciu ją pokazać, zwłaszcza tutaj w tej części salonowej, bo przyznam szczerze, że tutaj w tej części mógłbym mieć swoje studio nagrań na stałe. Nie przedłużając, zapraszam do subskrybowania kanału na Biwaku. Przepraszam za mój wygląd, jestem ciut chory. Właśnie chyba po tym katalpowym zlocie, ale dam dzisiaj z siebie wszystko. A jeżeli będę gadał głupoty większe niż zazwyczaj, to z góry przepraszam. Nie przedłużając, zapraszam na 51. odcinek serii Biwak News. Katalpowe love, albo inaczej zlot walentynkowy, który szeroko zapowiadaliśmy na naszych łamach, doszedł do skutku i z tego co wiem, przynajmniej z tych zebranych już informacji po publikacji pierwszych postów mediów społecznościowych, bardzo Wam się ta impreza podobała. Tak jak Wam mówiłem na wstępie do wszystkich zgromadzonych zlotowiczów, uważam, że w tym sezonie zlotów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale jest zlotów bardzo, bardzo mało takich kameralnych, których tak jak kiedyś moglibyśmy się wszyscy poznać, dobrze poznać, z każdym tak naprawdę zamienić parę słów, spędzić miło czas, potańczyć, pobawić się, wypić drinka, no i przede wszystkim jak to na Katalpie fantastycznie zjeść. Na miejscu pojawiło się około 30 załóg, nie wszyscy dojechali kamperami, przyczepami kempingowymi. Na Katalpie są również dostępne pokoje, te też były zajęte, więc na sali pojawiło się całkiem sporo osób, patrząc na zapełnienie i samej sali restauracyjnej i sali tanecznej. A jak było? Zapraszam Was do krótkiej relacji z tego wydarzenia. Założeniem walentynkowego zlotu był relaks, integracja w dość kameralnym gronie i przede wszystkim kempingowa uczta kulinarna. I w tym stwierdzeniu nie ma ani krzty przesady. Właściciele kempingu stanęli na wysokości zadania, serwując piątkowe przystawki, po których każdy już był pełen, i sobotnie wesele. Inaczej nie można nazwać przygotowanej imprezy. Na specjalne wyróżnienie zasługuje również wygląd samej sali, który w sposób niezwykle elegancki nawiązywał do święta miłości. Goście mieli również dostęp do dwóch bali z gorącą wodą, sauny. Po raz pierwszy mogli się zapoznać także z nowym wezwem sanitarnym. Pogoda była bardziej listopadowa niż wiosenna, ale to nie przeszkodziło nikomu w dobrej zabawie. Tańce, integracja, spacery brzegiem jeziora Gopło trwały tak naprawdę od piątku do
końca samej niedzieli. I w tak krótkich słowach można podsumować walentynkowy zlot na Katalpie. Kolejna impreza zaplanowana jest na święta wielkanocne. Wówczas odbędzie się kujawskie śniadanie wielkanocne i wszystko wskazuje na to, że my jako serwis na biwaku z Katalpu będziemy w tym roku dość blisko organizować przeróżne imprezy, zachęcać Was do odwiedzenia tego miejsca, bo naprawdę jest to miejsce zdecydowanie warte polecenia i ze względu na samą lokalizację, i ze względu na ciągle budującą się infrastrukturę i co chwila zmieniającą się infrastrukturę, oraz też ze względu na samych właścicieli i ich podejście do gości, bo gwarantuję Wam, że bardzo rzadko zdarza się już dzisiaj miejsce, gdzie sami właściciele wychodzą do Was, do gości, spędzają z Wami czas i po prostu są taką integralną częścią całego pola kempingowego. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za przyjazd, bardzo dziękuję Wam za zaufanie, za to, że odpowiednio zachęciłem Was do przyjazdu na walentynki. Mam nadzieję, że nikt z Was nie żałuje. A kto był, niech napisze komentarz i zachęci pozostałych uczestników, by przeżyli, jeszcze raz to podkreślę, kulinarną ucztę, kempingową ucztę kulinarną. O, kempingową ucztę kulinarną, bo naprawdę jedzenie na Katalpie jest absurdalnie dobre i jest serwowane w ilościach absurdalnie nie do przejedzenia. Zapraszamy serdecznie. Bardzo ciekawa informacja wypłynęła z biura prasowego Ford Polska na temat pierwszego kampera zbudowanego w Polsce w 1900, moi drodzy, 20 dokładnie 6 roku. Co ciekawe, słuchajcie, tu nie ma mowy tylko i wyłącznie o samym samochodzie, kamperze zbudowanym przez Polaków, ale jest też mowa o niesamowitej wyprawie dookoła świata, która została zrealizowana właśnie za pomocą tego pojazdu. Jerzy Jeliński wraz z trójką towarzyszy harcerzy w 1926 roku wyruszył Fordem T w podróż dookoła świata. Samochód posiadał wiele udoskonaleń i wyjątkowe nadwozie zbudowane, co ciekawe, w Warszawie. Dzisiaj jego replikę można oglądać w Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie. Nie muszę chyba nikomu przedstawiać Forda T. Ford T to jeden z najpopularniejszych samochodów produkowanych kiedykolwiek na świecie. Od 1908 do 1927 roku zbudowano ponad 15 milionów tych aut, a na początku lat 20. ubiegłego wieku ponad połowa zarejestrowanych na świecie samochodów była zbudowana w zakładach Henry'ego Forda. Sukces Forda T jest niezaprzeczalny. Ludzie doceniali jego niezawodność, jego prostotę konstrukcji, no i fakt, że był dość autem dostępnym na kieszeń wówczas pracujących i zarabiających ludzi. Co ciekawe, moi drodzy, w tamtych czasach zakup takiego Forda T, a właściwie samego podwozia do dalszej zabudowy, nie był tani, bo w tejże też informacji prasowej czytamy, że nasi podróżnicy zdecydowali się na zakup podwozia Forda T za 1000 zł, co jak na tamte czasy nie było kwotą małą. Jak czytamy w informacji, w latach 20. ubiegłego wieku bardzo dobra pensja wysoko postawionego urzędnika państwowego wynosiła 200-300 zł miesięcznie. Za to można było utrzymać rodzinę, wynająć 4-5-pokojowe mieszkanie i zatrudnić pomoc domową. Niech nikt mi dziś nie mówi, że zakup kampera czy w ogóle karawanik jest kiedyś był tanią rzeczą, a dzisiaj producenci powariowali z cenami. To jest najlepszy przykład tego, że nawet w latach 20. ubiegłego wieku mało kto mógł sobie pozwolić na zakup samego podwozia, a gdzie dopiero mówić o jakiejkolwiek zabudowie kempingowej. Dzisiaj mamy, powiem Wam, bardzo podobną sprawę, bo dzisiaj camper van polskiej produkcji potrafi kosztować nawet powyżej 500 tysięcy złotych, ale mało kto wie, że lwia część tej kwoty, rząd wielkości 300, circa about tysięcy złotych, to jest sam koszt zakupu podwozia. Dzisiaj tyle potrafi kosztować dobrze doposażony Mercedes Sprinter. No i no, zobaczcie, no, lata mijają, to wiele lat nawet mija, a my jesteśmy na tym samym poziomie. Niech nikt nie mówi, że karawanik jest drogi, bo karawanik od zawsze był drogi. Przecież mówimy tylko o zakupie na razie podwozia.
Podwozie potem, w ogóle podwozie, co ciekawe, zostało zamówione w warszawskiej firmie Elibor S.A., której siedziba mieściła się przy ulicy Wolskiej. Ta spółka w ramach swojej działalności handlowej zajmowała się przez jakiś czas montażem modelu T w Warszawie i w sumie powstało 260 egzemplarzy modeli T, takich polskich modeli T, oczywiście na licencji ze Stanów Zjednoczonych, ale wyprodukowanych w Polsce. To kolejny przykład, że mamy dzisiaj bardzo podobną sytuację, na przykład z Volkswagen. Niemiecka marka, ale produkowana, składana w Polsce. Przynajmniej w oparciu o kilka modeli wybranych. No i co dalej, moi drodzy? Nasi podróżnicy, dzięki harcerskiemu Glejtowi, centralne warsztaty samochodowe zaangażowały się w pracę nad przygotowaniem samochodu do ambitnej wyprawy. Podwozie Forda T zostało uzbrojone w nadwozie polskiego autorstwa. Nie wiadomo dokładnie, kto był projektantem, ale za budowę auta odpowiadał m.in. inżynier Tadeusz Tański, twórca m.in. pierwszego polskiego samochodu pancernego Ford FT-B, opartego na podwoziu Forda. No i co dalej? No i oczywiście powstała w środku taka, można by powiedzieć, że pierwsza zabudowa kempingowa, można by powiedzieć, że był to jakiś kamper. Pierwsza polska, jak głosił napis na boku auto, ekspedycja harcerzy polskich samochodem Forda naokoło świata rozpoczęła się na początku września 1926 roku. Przeróżne zdarzenia spowodowały, że do celu dotarł tylko jeden harcerz, ponieważ pozostali z różnych powodów zrezygnowali. Całą podróż skrzętnie opisali Dorota i Dariusz Grochalowie w swoim reportażu historycznym, a replikę opisywanego Forda można od września 1923 roku oglądać w Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, oczywiście w Krakowie. I powiem wam, że chyba największą robotę robią zdjęcia, nie tyle co samej repliki, co zdjęcia właśnie pokazujące, że rzeczywiście do tej wyprawy dookoła świata doszło. Zdjęcia oczywiście w bardzo starym stylu, w bardzo ciekawym, interesującym, pokazującym, że nawet w tamtych czasach nie istniało stwierdzenie, że czegoś się nie da, że coś jest niemożliwe. Historia naprawdę może z taką delikatną nutką karawaningu w tle, ale z pewnością historia warta przekazania wam dalej. Bardzo ciekawe badania przeprowadziła organizacja, pewnie wam doskonale znana, ACSI, która między innymi wydaje swój katalog kempingów z kartą zniżkową, która obowiązuje poza sezonem, ale dzisiaj nie o karcie i nie o kempingach, tylko o samochodach służących do holowania przyczep kempingowych, chociażby jak nasza piękna dzisiejsza Adria. Okazuje się, słuchajcie, że w ankiecie przeprowadzonej spośród 4000 użytkowników przyczep kempingowych, więc jakby ten próg ankietowanych jest już na całkiem wysokim poziomie, okazuje się, że znaczna część z nich, bo dokładnie, uwaga, 6,5% holuje swoje przyczepy kempingowe za pomocą samochodów elektrycznych. Przynajmniej tak można było wyczytać z nagłówka samej informacji opublikowanej w internecie, ale generalnie mowa nie tylko o samochodach stricte elektrycznych, ale również o samochodach, które mają taki napęd hybrydowy, napęd plug-in, który gdzieś tam sobie możecie podładować w domu, ale generalnie on tylko wspomaga samochód elektryczny. Jest to, słuchajcie, wzrost, a może o najpopularniejszych samochodach elektrycznych, Hyundai Ioniq 5, Tesla Model Y, Volvo XC40, to są pojazdy dominujące, jeżeli chodzi właśnie o te elektryczne holowniki przyczep kempingowych. Co więcej, w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych w ogóle samochodów służących do holowania przyczep kempingowych, tylko jeden nie jest SUV-em. Wszystkie 9 pozostałych modeli to zdecydowanie samochody typu SUV. Jest to oczywiście, moi drodzy, wzrost w porównaniu do lat poprzednich, bo w latach poprzednich na przykład ten procent samochodów stricte, powiedzmy, nazwijmy to elektrycznych, wynosił w okolicach 2%, a teraz mamy ich już 6,5%. I oczywiście motoryzacja się zmienia, nie ma co mówić. Diesle są coraz ciężej dostępne w salonach samochodowych. Nawet duże SUV-y są oferowane w takich właśnie miękkich hybrydach. No teraz tych jednostek napędowych jest mnóstwo, ale rzadko kiedy możemy znaleźć diesla. Jeżeli mamy diesla, to on jest bardzo drogi.
dzisiaj diesel stał się synonimem nieekologiczności, a ja uważam, że w dalszym ciągu diesel jest najlepszym możliwym napędem, jeżeli chodzi o holownik do przyczep kempingowych, zwłaszcza jeżeli mówimy na przykład o tak dużej przyczepie, długiej jak ta chociażby Adria, w której dzisiaj jestem i która waży spokojnie powyżej 2 ton. Co w takim przypadku? Oczywiście, że diesel, ze względu na swój moment obrotowy, ze względu właśnie też na ekologię, bo diesel spali nam najmniejszą ilość paliwa, a jednocześnie dzięki tym szeregom implementacji różnych systemów ekologicznych, naprawdę do tej atmosfery wydostaje się całkiem niewielka ilość tych szkodliwych spalin. Po drugie, oczywiście produkcja tych wszystkich baterii, przewodów, akumulatorów do nawet tych właśnie miękkich hybryd, to jest bardzo duży ślad węglowy i przede wszystkim dla nas końcowych klientów, chyba co jest najważniejsze, bardzo wysoka cena zakupu tych pojazdów i na to przede wszystkim trzeba zwrócić swoją uwagę w pierwszej kolejności. W tejże też publikacji czytamy, że już czas nad tym, by zastanowić się nad elektryfikacją karawaningu i zastanawiam się, czy ci producenci kamperów, przyczep kempingowych, wydaje mi się, że trochę dają sobie na wstrzymanie, bo patrzą na to, co się będzie działo na tym rynku motoryzacyjnym. Mieliśmy już kilka takich podjazdów do nas jako klientów z propozycją albo elektrycznego kampera. Był prezentowany na targach w Düsseldorfie kamper, który był otoczony panelami fotowoltaicznymi, które miały za zadanie ładować akumulatory trakcyjne służące do napędzania tegoż pojazdu. Wyglądało to absolutnie kuriozalnie. Byłem też na prezentacji przyczepy kempingowej Detlesa, która miała własną baterię i była zaprezentowany piękny film, jak to elektryczny Audi z tą elektryczną przyczepą pokonały jakiś tam odcinek w Alpach 300-400 km. No i to był wielki sukces Detlesa, ale bardzo szybko po tej prezentacji nastąpiła cisza, no bo użytkownicy sami stwierdzili, że nie dość, że mamy ładować auto osobowe, to jeszcze będziemy musieli ładować swoją przyczepę kempingową. No do kupy, pupy się to kompletnie nie trzyma. Dajcie znać w komentarzach, jak waszym zdaniem będzie wyglądała przyszłość karawaningu właśnie w kontekście ciągle zmieniającej się motoryzacji i chyba jednak idącej w kierunku niestety tej elektryfikacji, chociaż coraz więcej mamy na rynku sceptyków, że no sorry, Indie, Chiny, inne kraje trują na potęgę nasz świat, a tylko my w tym małym gronie tutaj unijno-europejskim musimy dbać o ekologię i o swoje powietrze. Chyba nie tędy jest droga. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Campery.pl, która udostępniła jednego ze swoich kamperów na nasz wyjazd, właśnie na wspomniany w pierwszej kolejności zlot katalpowe. I powiem Wam, że Campery Prusz to przede wszystkim firma zlokalizowana blisko mnie. Ja mam blisko. Wreszcie z Trójmiasta mam do jakiejś firmy blisko, bo firma znajduje się w Pruszczu Gdańskim. Tam dysponuje bardzo dużym placem, który też rozbudowuje się i prawdopodobnie już w tym roku udostępni zarówno serwis pojazdów kempingowych, jak i mały sklep z akcesoriami karawaningowymi, więc wszyscy użytkownicy kamperów i przyczep kempingowych z Trójmiasta i okolic będą mogli sobie do Pruszcza podskoczyć. Bardzo mnie cieszy, że ta baza właśnie pojazdów rozbudowuje się, baza firm karawaningowych rozbudowuje się właśnie w tutaj naszej pięknej północnej części Polski. Dzisiaj pięknej, bo słońce nawet nie wyszło. Natomiast sama wypożyczalnia Campery Prusz, to wydaje mi się, że to jest jedna z największych wypożyczalni kamperów w ogóle w Polsce, bo w swojej ofercie dysponuje aż ponad 30 różnymi pojazdami kempingowymi, naprawdę przeróżnych marek. Znajdziecie tam samochody półzintegrowane, wany, alkowy, pełne integry, w skrzyniach manualnych, w skrzyniach automatycznych, z różnymi układami, dla różnych osób. Wybór naprawdę tych pojazdów jest ogromny, a my na zlot katalpowelowy mieliśmy okazję pojechać bardzo króciutkim, wyjątkowym Benimarem, którego miałem przyjemność zaprezentować Wam po raz pierwszy, relacjonując targi Caravan Salon w Düsseldorfie, a teraz miałem okazję przynajmniej przez krótki weekend od piątku do niedzieli zobaczyć, jak się w takim pojeździe mieszka. Powiem
Wam krótko, że 599 cm długości plus automatyczna skrzynia Forda plus 170 koni pod maską równa się bardzo dobre prowadzenie tego pojazdu. Właściwie można by stwierdzić, że to jest prowadzenie pojazdu jak samochodu osobowego. Jeżeli boicie się prowadzić dużych kamperów, to powinniście pojechać do wypożyczalni Kampery Prusz i zobaczyć właśnie tego małego Benimara. Co ciekawe, ten mały Benimar w środku oferuje ogromną przestrzeń, naprawdę ogromną. Jeżeli jesteście fanami dużej, wygodnej kuchni, gdzie możecie sobie na przykład ustawić ekspres do kawy i bezproblemowo on się tam zmieści, bezproblemowo przygotujecie sobie wygodny posiłek. Nie, te wszelkie zapachy nie będą gromadziły się w środku, bo tuż nad blatem roboczym macie otwarte okienko, gdzie te wszystkie zapachy sobie szybko uciekną, to jak najbardziej Benimar jest dla Was. Ten Benimar w ogóle, co ciekawe, ma też ogromną kabinę prysznicową. Łazienka może jest taka dosyć standardowych rozmiarów, natomiast jak na taką długość pojazdu, ta kabina prysznicowa absolutnie robi robotę. I co ciekawe, ten Benimar jest przeznaczony dla czteroosobowej załogi, zarówno dla 4 miejsc do jazdy, jak i 4 miejsca do spania. Jedno łóżko opuszczane elektrycznie i drugie łóżko mamy rozkładane na dole. I co ciekawe, wreszcie chociaż jeden producent kamperów pomyślał i dał instrukcję, jak sobie te wszystkie poduszki ułożyć tak, by stworzyć wygodne miejsce do spania. I to wszystko jak najbardziej w tym Benimarze było. Bardzo dziękuję Kampery Prusz za udostępnienie pojazdu, a Was zachęcam, by sprawdzić ofertę całej wypożyczalni, bo naprawdę wśród ponad 30 pojazdów dostępnych na placu właściwie od ręki z pewnością wybierzecie taki, którym sobie pojedziecie na swoje wymarzone wakacje. Będziecie tutaj mieli to dostępne, będąc na Pomorzu, więc jak jesteście z Pomorza albo z Mazur, to macie po prostu tutaj blisko. Zapraszam, zachęcam i dziękuję za zaufanie. Tak jak Wam mówiłem, w poprzednich wydaniach serii Biwak News w tym roku mamy naprawdę bardzo dużo zlotów, a ja w imieniu Piotra Wiśniewskiego z firmy Camper for Mountain oraz jego współorganizatorów zapraszam Was serdecznie na drugą edycję festiwalu karawaningu w Energylandii. To nawet już nie jest zlot, tylko festiwal karawaningu, bo na miejscu, prócz samego zlotu, macie do dyspozycji przede wszystkim cały olbrzymi park rozrywki Energylandia. Kupując dzisiaj wejściówkę w lotówkę na zlot, dostajecie również wejściówkę do parku rozrywki Energylandia, więc gwarantuję, że jeżeli macie dzieciaki, a pewnie i Wy jesteście dorosłymi dziećmi, to znajdziecie tam naprawdę kupę fajnej zabawy przez cały weekend. Po drugie, macie dostęp do przeróżnych koncertów muzycznych. Wystąpi Komodo, wystąpi Big Cyc właśnie za tą oprawę muzyczną wśród organizatorów tego wydarzenia. Nie jest odpowiedzialny Piotr Wiśniewski, a jeżeli Piotr Wiśniewski jest odpowiedzialny za dobrą muzykę i dobrą zabawę, to gwarantuję Wam, że będzie ona na najwyższym możliwym poziomie. Cały zlot, słuchajcie, cała impreza w Energylandii odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia bieżącego roku. Bilety są cały czas dostępne. W ubiegłym roku na terenie Energylandii pojawiło się ponad 200 załóg i w tym roku z pewnością organizatorzy chcą ten poziom, tę liczbę przebić. To jest raz. To dwa, na miejscu pojawią się również wystawcy, więc tego z drugiego tego festiwalu Energylandii robią się troszeczkę takie mini targi. Więc jeżeli chcecie się zapoznać z ofertą wystawców na kampery, przyczepy kempingowe, akcesoria, wynajem różnych pojazdów, to jak najbardziej również możecie to zrobić, mówiąc krótko, za jednym zamachem. Limitu chyba załóg tak naprawdę nie ma. Z pewnością jak przyjdzie Was 500, to będzie po prostu 500 i będą piękne zdjęcia z drona. Organizatorzy są w pełni na to przygotowani. Trzeba też pamiętać, że jest to druga edycja, a druga edycja to zawsze jest poprawienie błędów z przeszłości, polepszenie tego, co można polepszyć, wyciągnięcie wniosków, a gwarantuję Wam, że chłopaki z pewnością to zrobili i szykuje się naprawdę gruba impreza. Bilety można zakupić na stronie, którą linkuję Wam w opisie tego materiału wideo. No i tyle, dajcie znać, czy do Energylandii się wybieracie, a może jesteście za starzy, a może macie inne plany, a może macie ochotę po prostu się dobrze ze wszystkimi innymi ludźmi tam pobawić. Dajcie znać w komentarzach, czekam na Wasze opinie, czy wybieracie się właśnie do Energylandii na drugi zlot.
festiwal. Zlot, festiwal. Chyba już festiwal. A dzisiejsze wydanie Biwak News kończymy bardzo dobrą informacją płynącą z Austrii. 2023 rok był rekordowy dla austriackich kempingów. Prawie 8,3 miliona zrealizowanych noclegów. To jest zdecydowany rekord, poinformowała austriacki Camping Club, Austrian Camping Club. W 2022 roku dla porównania zrealizowano tych noclegów 7 milionów i 845 tysięcy, więc mamy tutaj zdecydowany wzrost, z czego oczywiście wszyscy Austriacy bardzo się cieszą. Nie jest pierwszy raz, kiedy ja w Biwak Newsach informuję Was o tym, że jakaś organizacja informuje o tym, że kolejny rok na polach kempingowych jest rekordowy i gwarantuję Wam, że te rekordy będą cyklicznie przebijane w 24, 25, a i z pewnością w 26. Bo jeżeli mówimy cały czas o jakichś tam spadkach sprzedaży, kamperów, przyczep kempingowych, to mówimy teraz o spadkach tu i teraz. Po pierwsze, mamy gigantyczny wzrost sprzedaży używek. Po drugie, w minionych kilku latach, zwłaszcza pandemicznych, na drogi wyjechało setki, jak nie tysiące, no właściwie dziesiątki tysięcy, setki tysięcy nowych kamperów i przyczep kempingowych i ci wszyscy turyści karawaningowi szukają swoich miejsc noclegowych, swoich miejsc pobytowych. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy pomysł na kemping jest dobrym pomysłem, to zdecydowanie warto to rozważyć, ten pomysł na biznes, bo ta działka z pewnością będzie stale się rozwijać. Problem, moi drodzy, jest taki, że w Polsce, zwróćcie uwagę, jak mówię Wam o Chorwacji, mamy jakieś stowarzyszenie, które publikuje informacje na temat chorwackich kempingów. Mamy Austrię, mamy austriackie zrzeszenie, stowarzyszenie, które podsumowuje chociażby miniony rok i informuje, czy był to dobry rok, czy był to zły rok i jakie są plany na lata następne. Każdy kraj wokół nas ma jakieś swoje przedstawicielstwo, stowarzyszenie, które dba o dobro narodowe, czyli właśnie te państwowe pola kempingowe. Problem w tym, moi drodzy, że w Polsce nie mamy absolutnie żadnego takiego stowarzyszenia. Umówmy się szczerze, że polskie pola kempingowe są pozostawione samopas troszeczkę, każdy z nich musi walczyć tak naprawdę z jakimiś problemami, z wyzwaniami. Trochę konkurują ze sobą te pola kempingowe, a nigdy nie powinny tego robić, bo pola kempingowe to akurat jest taki temat, który w biznesie, nie wiem jak to dobrze ująć. Uważam, że każdy w tym biznesie prowadzący pole kempingowe odpowiednio zarobi, odpowiednią ilość gotówki. Wystarczy system poleceń chociażby, wystarczy zainwestować dużą ilość pieniędzy w marketing zewnętrzny, tak jak to robią Chorwaci, Włosi, Słoweńcy. Wszyscy inwestują duże środki marketingowe, duże nakłady finansowe w promocję na zewnątrz swoich pól kempingowych, licząc na to, że okoliczne państwa przyjadą, właśnie turyści z tych okolicznych państw. W Polsce jak najbardziej takiego stowarzyszenia brakuje. Teoretycznie mamy Polską Federację Kempingu i Karawaningu, aż wstyd mi wymawiać tą nazwę, natomiast umówmy się, PFCC nie robi absolutnie nic, pomimo tego, że dostaje olbrzymie dotowania właśnie na promocję pól kempingowych i w dalszym ciągu nie robi nic, by te pola kempingowe jakkolwiek promować. Umówmy się, że dzisiaj nawet kategoryzowanie, czyli ta liczba gwiazdek na polu kempingowym absolutnie nie wpływa na decyzję turysty, czy on chce tam pojechać na te dane pole kempingowe, czy nie. Liczą się bardziej gwiazdki z Google'a. Przykro mi, ale PFCC przespało ten temat związany z jakąkolwiek pomocą, właśnie może pomocą dla właścicieli, dla operatorów, dla dzierżawców polskich pól kempingowych. I mam nadzieję,
bo mówiłem wam, że to będzie pozytywne zakończenie Biwak Newsów, że wszystkie działania, które jakby prowadzę od początku tego roku, zaskutkują tym, że jeszcze w tym roku dla polskich pól kempingowych wspólnie z kilkoma innymi podmiotami z branży karawaningowej będziemy, i nie tylko, też również spoza branży, będziemy mogli przygotować kompletne rozwiązanie, kompletny produkt dający pełne wsparcie, dający taką przestrzeń do rozmów, dający przestrzeń dla tych wszystkich, którzy będą po prostu chętni z nami współpracować i wspólnie rozwijać polski rynek pól kempingowych. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego tematu, bo uważam, że polskie pola kempingowe, i te małe, i te duże, i te kategoryzowane, i te niekategoryzowane, trzeba po prostu pomóc, wspomóc, popromować je. Musimy promować swój własny kraj, bo mamy piękny kraj z bardzo fajnymi biznesami, bardzo fajnymi kempingami, które warto pokazać na zewnątrz. I tym optymistycznym akcentem bardzo wam dziękuję za dzisiejszy czas oglądania serii Biwak News, odcinek 51. Biorę, słuchajcie, kupę leków, kładę się z powrotem na łóżko. Przepraszam, jeżeli dzisiaj było troszeczkę nieskładnie, troszeczkę nielogicznie, ale jest mi dzisiaj, słuchajcie, tak gorąco, że chyba mam, nie wiem, z 38-39 stopni gorączki, ale stwierdziłem, że jak Biwak Newsy co niedzielę muszą być, no to obowiązkowo muszą być. Dzięki, zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia wkrótce. Cześć.